Marian Kołodziej, scenograf, kostiumograf, malarz i rysownik. W Teatrze Wybrzeże pracował blisko 50 lat. W swojej karierze stworzył przeszło 200 scenografii. Jak trafił do teatru? Jego przygoda ze scenografią zaczęła się już w gimnazjum. Rysował na żywo w trakcie spektaklu Nowy Don Quixot. Po wybuchu II wojny światowej brał udział w partyzanckim ruchu oporu. W 1940 roku został aresztowany i trafił pierwszym transportem do Auschwitz. Otrzymał numer 432. W tym i innych obozach spędził prawie całą wojnę. W Auschwitz poznał m.in. Leona Schillera i Stefana Jaracza. Wraz z nimi współtworzył tajne spektakle, przygotowując scenografię z koców wieszanych na ścianach. Po wojnie zaczął studia na Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, między innymi u Karola Frycza. Po studiach przyjechał nad morze i już został. Andrzej Wajda powiedział, że razem z Marianem Kołodziejem odeszła epoka w historii, kiedy scenografia była radością dla oczu. Dawne bogactwo kostiumów, kolorów, życia, światła to piękny okres w naszym teatrze. A Marian Kołodziej jest na pewno tego kierunku artystą wiodącym. Przyjrzyjmy się zatem scenicznym dziełom mistrza, które opatrzymy dla Państwa cytatami badaczy jego twórczości. Droga do monumentalnych scenografii była w pewnym sensie powiązana z rozwojem samego Teatru Wybrzeże. Pierwsze realizacje Kołodzieja były dość kameralne. Przypomnijmy, że Teatr Wybrzeże na początku działalności mieścił się w gdyńskiej Stodole oraz grał na scenie Teatru Wielkiego we Wrzeszczu, dzisiejszej Operze Bałtyckiej, i Teatrze Kameralnym w Sopocie. Marian Kołodziej debiutował scenografią do sztuki Korzenie sięgają głęboko. Początkowo zmuszony był tworzyć w socrealizmie, co nie przeszkodziło mu w osiąganiu pierwszych sukcesów. Dostał nagrodę za scenografię do spektaklu w Stoczni. Artysta pozornie podporządkował się wymogom estetycznym czasu. Pozornie, bowiem skromne robotnicze wnętrze z pierwszej części ma tak zmniejszone proporcje, aby zza jego ścian widoczne były potężne kadłuby statków. Stocznia i jej produkcja przytłaczają, determinując życie mieszkańców. Kołodziej potrafił łączyć i godzić na scenie plastyczne skróty z karykaturalnością, do której talent przejawiał praktycznie od zawsze. Motyw ten wraz ze stylem rozwijał się przez całe lata 50. To tak zwany okres realistyczno-kameralny. Ówczesna stylistyka charakteryzowała się powściągliwością, umownością, początkowo realizmem, później także odrealnionymi karykaturami, grafikami oraz przewrotnością i komizmem. W Ladacznicy z zasadami Kołodziej postawił na wówczas dość szokujący zabieg. Mocny, plastyczny skrót i umowność. Zamiast drzwi na scenie pojawia się sama framuga. Zamiast okna rama z firankami. Głównymi elementami scenografii była modna wówczas meblościanka Kowalskich oraz inne ruchome elementy mebli. Zamiłowanie Kołodzieja do karykatur widoczne jest w Słomkowym kapeluszu, gdzie artysta skonstruował przestrzeń w oparciu o dowcipne, odrealnione, graficzne frontony, makiety, kamieniczek. Poetycki, nieco naiwny klimat spektaklu podkreślała niecodzienna scenografia posługująca się karykaturalnym rysunkiem. W Zabawie jak nigdy akcja toczy się w dwóch pomieszczeniach skomponowanych syntetycznie. Jedno to bar z lat 60., ale zaprojektowany dość przewrotnie. Jego drewniany wystrój po bliższym przyjrzeniu ujawnia zarys fasady drapacza chmur. W nim to mieści się mniejszy teren podziemnej restauracji. Drugie jest pokojem zamieszkanym przez osobę zafascynowaną karierą gwiazdy. Ściany, zastawki, skromnego pomieszczenia wytapetowano wizerunkami modnych wtedy aktorek w różnych pozach i konfiguracjach, najczęściej w odważnym dezabilu. W takiej klitce zapomina się o szarym losie. Dekoracja do Jana Macieja Wścieklicy to kpina z małopolskiej ludomanii. Przypominało to skrzyżowanie krakowskiej szopki z tradycją sarmacką. Na krzywych, glinianych ścianach wisiały nierównym rzędem podobizny Macieja, stanowiące wyraźną aluzję do portretu szlacheckiego, ale wykonanego przez Witkiewicza. W poczwórce scena przedstawiała staroświecką polską rupieciarnię. W tym trochę niesamowitym zagęszczeniu znaków z polskiej mitologii wszystko dotknięte jest stygmatem rozpadu. Ściany pękają od wilgoci w kolorycie pleśni, obok stare szable i zniszczone sztandary, relikty dawnej świetności. Pod koniec lat 60. widoczne było już nawarstwienie elementów, obiektów, symboliki, znaczeń i poziomów interpretacji dramatu. Te najbardziej monumentalne miały dopiero powstać dzięki nowej, dużej i nowoczesnej scenie na Targu Węglowym. Ale to już historia na kolejny odcinek, na który Państwa serdecznie zapraszamy –
Za uwagę dziękuję Weronika Łucyk i Kasper Radolski.